Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, opowiem wam parę słów, co zmieniłem w mojej instalacji, może komuś się to przyda, co udoskonaliłem, co dodałem. Tak jak widzicie, powstał nowy zestaw paneli, właściwie panele są stare, aczkolwiek, nie są takie stare, aczkolwiek dołożyłem je w tamtym miejscu, gdzie chciałem na południe, równolegle z tym właściwie zestawem, prawie równolegle, ale za chwilę wam opowiem o co chodzi. Udało mi się w końcu zamontować tam z tej strony cały zestaw, 2,5 kW, to są panele bodajże 415, ja Solara, podejdziemy, zobaczymy. Tak to wygląda, instalację jeszcze muszę zrobić, tylko uziemienia na panelach, a reszta już jest wykonana. Zaraz pokażę wam jakie to są panele. Takie mamy tutaj panele. Zamontowałem oczywiście skrzyneczkę tutaj, która posiada przyłącze, plus bezpieczniki i plus przeciwprzepięciówkę. Wszystko idzie sobie w ziemię, tam jest uziemienie też wbite. Konstrukcja jest drewniana, słuchajcie, taka mi podpasowała. Wyszło to w ten sposób. Całkiem wydaje mi się przyzwoicie, w miarę równo. Drzewo zaimpregnowane, zabezpieczone w ziemi też jest. I tak to wygląda. Mocowanie oczywiście standardowe na szynach. I ten zestaw ma około 2,5 kW. I teraz tak, o co chodzi? Chodzi o to, że dorzuciłem go tutaj, żeby mieć troszkę więcej energii przez te drzewa, widzicie? Tak jak wam wcześniej wspominałem, te drzewa mi w tej chwili, od tego dnia, dzisiaj mamy 28 marzec, od 14, właściwie 13.30 już mi zacieniają tamten zestaw paneli, ten na południe oczywiście, a ten tutaj jeszcze produkuje całkiem fajnie, także dosyć dobrze to działa. Jeżeli oczywiście chodzą razem, dodają około 5 kW w samo południe o tej porze roku. Także działa to super. Dodatkowo wspomagane są jeszcze tym zestawem, zestaw wschodni. To jest zestaw, który właśnie zakupiłem bardzo, bardzo tanio. To są panele używane. Tutaj były wcześniej tamte panele, które są na tamtym zestawie, te 420. Aczkolwiek zamieniłem je po prostu, bo tutaj jest tylko wschód, więc on działa do pewnego momentu. Tak jak widzicie, tutaj już niestety ta brzuska u sąsiada troszkę mi to zacienia. I już tutaj produkcji w tym momencie za dużej nie ma. Z niej zaraz wam pokażę, jak to wygląda na falowniku. Także ten zestaw wschodni robi robotę rano, oczywiście jak jest bezchmurne niebo, jak nie, to też tam coś ściąga, bo słoneczko wschodzi nam z tamtej strony, także właściwie tutaj jest pokrycie od wczesnych godzin porannych już na zapotrzebowanie prądu. Jest jeszcze oczywiście ten zestaw, który tutaj jest na zachód, on tutaj już dosyć długo jest zamontowany, też 2,5 kW oraz tutaj jeszcze jest z nim równolegle spięty ten zestawik. Wszystko to oczywiście robi jakieś, ma jakieś swoje założenie, które tutaj próbowałem osiągnąć, no i w tej chwili już tak naprawdę osiągnąłem. Chodzi o to, żeby mieć pokrycie od samego wschodu do samego zachodu i oczywiście wyciągnąć dosyć dużą moc. Jakbym miał w pełni odsłonięte południe, bez tych drzew tutaj, to bym w zasadzie zrobił tylko jeden zestaw na południe, ale niestety, tak jak wiecie, no możliwości mam ograniczone niestety i robię co mogę tutaj, żeby osiągnąć jak największą wydajność paneli. Paneli mam w tej chwili około łącznie 11,5 kW, kilowatopika, tylko oczywiście one nie osiągają wszystkie pełnej mocy jednocześnie, a jest ta moc rozłożona na wschód, zachód. Pewnie wielu z was ma taki problem, jak ja tutaj, o właśnie taki. Takie wysokie drzewa 30-metrowe, które sobie tam gdzieś zasłaniają niestety. Na razie jeszcze nie jest źle, bo oczywiście liści jeszcze na nich nie ma, ale jak już potem przyjdą liście, to się zacznie wtedy walka. Ale oczywiście na szczęście słońce będzie też troszkę wyżej. No, słuchajcie, teraz pokażę wam jak to wygląda na falowniku. No i tak to się przedstawia w tej chwili na falowniku. Zobaczcie, z paneli idzie 4,38 kW. Tutaj mamy południe, te dwa stringi, one w tej chwili obydwa dają 3,5 kW prawie, wschód i zachód w tej chwili produkuje 912 W. Mikroinwerter odłączyłem na obecną chwilę, turbina nie pracuje i wygląda to w ten sposób, że z tych moich wszystkich paneli w tej chwili 4,3 kW idzie sobie. Z tego ładuje się magazyn 1,72 kW, a zużycie budynku jest 2,29 kW, przepraszam. Dodatkowo, tak jak widzicie, podłączyłem sobie parę ciekawych rzeczy, zaraz wam też opowiem o nich. Słuchajcie, zrobiłem sobie bufor do ciepłej wody użytkowej, bufor do ogrzewania. Podłączyłem sobie jeszcze oczywiście kilka informacyjnych poborów, takich jak pralka, suszarka, czy jedna, druga lodówka, ewentualnie zmywarka, co daje mi obraz tego, jakie jest zużycie. Oczywiście nie steruję sobie, że tak powiem, pralką czy suszarką. Zmywarką owszem i tak samo ciepłą wodą użytkową i CW ogrzewaniem. Tym sobie mogę sterować, a tam po prostu odczyty mam tak naprawdę. I teraz pokażę wam jak to działa, żeby wykorzystać oczywiście maksimum energii. Zobaczcie, jest godzina 11.50, 28 marzec. Ja w tej chwili mam wyprodukowane 14 kWh na dzień dzisiejszy. Magazyn naładował się do 90% już.
w tej chwili praktycznie już nie pobieram energii z sieci, lecę cały czas w off-grid. Sieć jest zresztą odłączona, tak jak widzicie, nie ma żadnych tutaj napięć. Także całkowita autokonsumpcja i tak naprawdę całkowite zapotrzebowanie od świtu do zmierzchu. Wczoraj był pochmurny dzień, padał deszcz cały dzień, a mimo wszystko dało to radę jakoś ogarnąć, słuchajcie. I magazyn się spokojnie naładował wczoraj i też nie pobraliśmy żadnego prądu z sieci. Teraz pokażę Wam, jak wymyśliłem sobie właśnie tą ciepłą wodę użytkową i ten bufor ciepła. Oczywiście dosyć tanim kosztem, żeby nie robić wielkich przeróbek. Zacznijmy od omówienia sobie tego tutaj zestawu, który zrobiłem. Tak jak widzicie, boiler, który miałem w mojej kotłowni małej, taki stary, lekko poobijany, ale sprawny oczywiście, zamontowałem sobie w garażu. No u mnie niestety jest ten problem, że ja nie mam wielkiej kotłowni, gdzie mógłbym umieścić bufory i tak dalej, ani nie mam też, szkoda mi tak naprawdę kasy, żeby wydawać nie wiadomo na jakie bufory ciepła, ponieważ kupione to wszystko zostało jakieś 4-5 lat temu, jak postawiłem ten dom, więc no, wymiana tego to jest troszkę strata pieniędzy niestety, przez to, że już nie są to jakieś stare rzeczy, a wszystko wymienia się na nowo, to bez sensu, więc wykorzystałem sobie ten stary boiler, który tam wisiał u mnie w kotłowni i tak, zrobiłem to w ten sposób, że zamontowałem go w garażu koło grzejnika, słuchajcie, wszystko jest podłączone tutaj. Oczywiście zrobiłem to sam, żeby nie było, że jakiś hydraulik to tak brzydko zrobił, ja to robiłem pierwszy raz, słuchajcie, bądźcie wyrozumiali dla mnie, moje zdolności hydrauliczne się dopiero rozwijają, że tak powiem, i tak sobie wymyśliłem. Działa to póki co, sprawdzone zostało już, także jest fajna opcja, mogę Wam pokazać. Powiedzieć, jak to zrobione jest. A więc tak jak widzicie, tutaj było przyłącze grzejnika kiedyś, a właściwie jest nadal. I to przyłącze grzejnika było podłączone prosto tutaj bezpośrednio do tego tutaj złącza od grzejnika. No i ja tak pomyślałem sobie, że podniosę ten grzejnik sobie troszkę wyżej. Dzięki temu będę mógł tutaj trochę pomanewrować tymi rurkami. No i sytuacja wygląda tak, że dojście do grzejnika wchodzi tak, jak wchodziło do tej pory, wchodzi w grzejnik, a wyjście z grzejnika idzie sobie tędy, tutaj i wchodzi na wejście tutaj, te zimne, na wejście do bojlera. I oczywiście wraca z powrotem tutaj tą drugą rurą, wraca sobie na powrót. Daje mi to w tej chwili to, że mam mały bufor ciepła, tutaj ten bojler, mały bufor ciepła, który mi magazynuje energię cieplną do ogrzewania w domu. Właściwie głównie podłogowego i takich tu właśnie grzejników typu garaż i tak dalej. Oczywiście nie jest to duży zbiornik, bo on tam ma bodajże 50 czy 60 litrów, aczkolwiek już jest taka możliwość, że mogę grzać go z prądu, który mam za darmo w tej chwili, dosyć dużą ilość. I on oczywiście zasila mi obwód, czyli w momencie, gdy piec się włącza i włącza pompę, to tutaj ta ciepła woda, która jest już w tym zbiorniku, leci sobie w obwód i oczywiście piec ją rozprowadza i musi oczywiście pobierać duże ilości gazu, bo ja mam piec gazowy, żeby nagrzać tą wodę, bo on już dostaje ją ciepłą i w tym momencie puszcza ją po prostu w obwód. I to jest dosyć fajne opcja, dosyć tania. Boiler miałem, więc nie wydałem na niego grosza nawet i tyle, co musiałem parę rurek kupić i parę złączek skręcanych i zrobiłem sobie to sam, tak jak widzicie. Także to było pierwsze założenie, żeby po prostu grzać tą wodę, jak już magazyn energii się naładuje, żeby była ciepła woda do ogrzewania w takie dni chłodniejsze do wykorzystania. Oczywiście boiler dosyć dobrze trzyma. W tej chwili jeszcze nie chodził dzisiaj, ale jeszcze trochę wody ciepłej mu, jak widzicie, zostało. Nie jest to całkowicie, że tak powiem, bezużyteczne. Dosyć fajnie to chodzi. Tak jak mówiłem, już grzałem nim, oczywiście próby były, odpowietrzone wszystko było, także wszystko fajnie pracuje. Także jeżeli chcielibyście na przykład sobie zbudować dodatkowy bufor ciepła, pamiętajcie, ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że lepszy jakikolwiek bufor niż żaden, oczywiście dużo lepszy byłby taki zbiornik 100-litrowy, który trzymałby to ciepło, bo ten tutaj boiler nie jest po to, zaznaczam, że nie jest po to, żeby ogrzewać mi budynek, on jest tylko i wyłącznie po to, żeby nadmiar energii ze słońca, który jest spożytkowany, w jakikolwiek sposób, czyli tutaj tą ciepłą wodę zagrzać, żeby po prostu piec troszkę mniej gazu zużył. On nie ma wykluczyć całkowicie pieca z użytku gazowego, nie ma całkowicie go wyłączyć i grzać tylko i wyłącznie tym. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to kilka stopni po prostu zaoszczędzić tak naprawdę, no, bo on tutaj może podgrzać mi wodę do około 70 stopni bodajże. Więc jak taką wodę 70 stopni puszczę w obieg, to trochę grzejniki się jednak nagrzeją, więc działa to fajnie. A ten boiler nie grzeje tego grzejnika, tylko wraca po prostu do pieca, a piec rozprowadza to już na wszystkie obwody, na rozdzielaczu. Tak, to jest tylko i wyłącznie z tego miejsca. Jeszcze jest druga opcja, zaraz Wam pokażę.
No dobra, zobaczcie, to jest druga opcja. Kupiłem taki bojler duży już tym razem. Tutaj chodzi o ciepłą wodę użytkową, ponieważ tak jak wam wspomniałem, mam tutaj piec gazowy, który mi grzeje wodę i on ma bufor już 100-litrowy tutaj. Ten bufor niestety nie ma możliwości podpięcia do niego grzałki, ani on nie ma grzałki. On jest stosunkowo świeży, w miarę nowy, więc szkoda go wymieniać. Ale przyłącze do bojlera miałem, więc po prostu zamieniłem sobie tamten bojler, który przed chwilą widzieliście, na ten duży. To jest 80-litrowy bojler, który jest wpięty w szereg z tamtym. To znaczy, zimna woda wchodzi sobie tutaj. Zimna woda z obiegu, z dojścia wchodzi sobie tutaj na ten bojler, po czym on ją podgrzewa, albo i nie oczywiście, bo też nie musi, ale jeżeli jest nadmiar słońca, to, a tu nadmiar prądu oczywiście ze słońca, to on oczywiście podgrzewa tą ciepłą, tą zimną wodę i już wraca sobie gorąca woda. On podgrzewa do bodajże 65 stopni maksymalnie ten bojler. I taka woda sobie leci tutaj ciepła i wchodzi na dojście zimnej wody tego zbiornika od pieca gazowego. Daje mi to w tym układzie to, że ten zbiornik otrzymuje od razu ciepłą albo gorącą wodę, dzięki temu też nie zużywa gazu, tak? Bo on oczywiście miesza tą wodę w środku, przez co ciepła woda już do niego wpada i już nie używa tyle gazu, co powinien tak naprawdę. W tej chwili jest też jeszcze wyłączony, ponieważ magazyn się jeszcze nie naładował do pełna, ale działa to też całkowicie sprawnie, słuchajcie. Tutaj taki system sobie wymyśliłem. Oczywiście kupiłem sobie taki w miarę najprostszy bojler, żeby móc mieć możliwość ewentualnie zastosować jakiegoś regulatora mocy, który chcę tutaj zbudować, aczkolwiek na razie póki co on chodzi z pełną mocą. Grzałka tego bojlera to są 2 kW, no i tutaj oczywiście on sobie śmiga, jak jest taka potrzeba oczywiście i możliwość. Także ten bojler dostaje pierwszy zimną wodę, podgrzewa ją i wysyła już gorącą wodę do tego zbiornika, a ten zbiornik już ma, dostając gorącą wodę, nie zużywa tyle gazu na podgrzanie wężownicą oczywiście z pieca gazowego tej wody w środku. Dzięki temu mamy jakąś tam w miarę oszczędność. Także tak to wygląda w tej chwili u mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie, nie wiem, omówić coś, macie jakieś pomysły dodatkowe, śmiało piszcie oczywiście. Możecie sobie coś takiego zbudować dosyć niedużym kosztem. To jest naprawdę już groszowa sprawa. Taki bojler, który zamontowałem 80-litrowy, kosztuje w granicach 700 zł. Taki fajny, płaski w miarę udało mi się na Allegro dostać. Aczkolwiek możecie użyć czegokolwiek innego, co ma grzałkę i wpiąć to w szereg po prostu, tak? Tylko że ja chciałem nowy bojler do ciepłej wody użytkowej, ponieważ ten mały, który tam wisi w garażu, już trochę z niego śmierdziało, bo on już stał chwilę. Ja już nie chciałem go czyścić, stwierdziłem, a i tak się przyda troszkę większy, więc zamówiłem sobie tamten. Przyszedł i oczywiście zamontowany został przeze mnie. Także tak to u mnie wygląda. Jak widzicie, pogoda dzisiaj sprzyja. Teraz będzie coraz więcej takich ciekawych dni ładnych, więc coraz więcej tej energii. Myślę, że dobrą opcją jest i magazynowanie. Oczywiście także zbieram kasę na kolejne ogniwo, kolejny zestaw magazynu energii. Oczywiście muszę kupić tutaj 10 kWh z racji tego, że mam już dziesiątkę, a producent LVFU nie zaleca łączenie piątki i dziesiątki, więc muszę dozbierać sobie do takiego jednego zestawu jeszcze magazyn energii. Oczywiście szafkę też muszę kupić do tego, żeby to jakoś w miarę wyglądało tutaj, żeby fajnie się spasowała. Więc trochę mi niestety jeszcze zejdzie. Jeżeli chcielibyście mnie lekko wesprzeć w zbieraniu na magazyn energii, możecie to zrobić, jeżeli oczywiście macie chęć. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o sam magazyn energii, oczywiście bardzo nadal go chwalę. Nie jest jakiś super tani, aczkolwiek zobaczcie, jeżeli chodzi o ogniwa, które tutaj w nim są, można sprawdzić sobie, spójrzcie, jakie są różnice napięć niewielkie. Praktycznie się od siebie nie różnią. Bardzo dobrze trzyma napięcia, bardzo dobrze trzyma pojemność, temperatura, wszystko w normie, zobaczcie. Żadnych ostrzeżeń. I tutaj mamy naładowany go w tej chwili 188 Ah, 112 cykli zrobił, tak jak widzicie. Także no, chwalę sobie. Niestety nie mam czasu za bardzo budować takiego samorobnego magazynu energii z racji charakteru mojej pracy, aczkolwiek też gdybym w tej chwili chciał zbudować taki magazyn energii, nie mógłbym go skomunikować przez BMS-a z tym tutaj, bo musiałby być konkretnie tego BMS-a od LVFU, co jest prawdopodobnie niewykonalne, żeby go dostać. Więc jeżeli coś zbuduję, to będzie jakiś po prostu mały magazyn energii. Tak jak widzieliście wcześniej, ogniwa mam tutaj do testów, będę je testował, będę je sprawdzał dla was jeszcze oczywiście, więc jeżeli chcielibyście, informacje na temat tych ogniw w opisie oczywiście będą. To wszystko. Mam nadzieję, że troszkę wam pomogłem. Pozdrawiam serdecznie.